Witam wszystkich bardzo serdecznie na promocji teki edukacyjnej o wieś polską, wolną, niezależną, samorządną, od PSL do NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w latach 1944-1989. Magda Baśnicka, dzień dobry, witam Państwa. Z powodu pandemii dzisiejsze wydarzenia odbywają się bez udziału publiczności i w pełnym rygorze sanitarnym. Na wstępie witam serdecznie gości. Wicewojewodę kujawsko-pomorskiego pana Józefa Ramlała. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Jarosława Szarka. Przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej profesora Wojciecha Polaka. Przewodniczącego Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, a zarazem wiceprzewodniczącego Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, pana Krzysztofa Ardanowskiego. Witam serdecznie dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, profesora Mirosława Golona. Oraz witam serdecznie naczelnika delegatury IPN w Bydgoszczy, panią Edytę Cisewską. Szanowni Państwo, mija 40 lat od bydgoskiego marca 81. Dokładnie 16 marca 1981 roku w godzinach porannych rolnicy zajęli znajdującą się przy ulicy Dworcowej 87 w Bydgoszczy siedzibę władz wojewódzkich Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Ogłosili w niej strajk okupacyjny, który wpłynął na losy całego kraju. W rocznicę tych wydarzeń za chwilę tutaj na tej sali nastąpi podpisanie porozumienia o współpracy między Instytutem Pamięci Narodowej a Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Sygnatariuszami będą pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, a zarazem wiceprzewodniczący Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Panie prezesie, panie pośle, bardzo proszę, zapraszam do podpisania porozumienia. Dziękujemy bardzo i nadszedł moment, aby nasi goście zabrali głos. Panie prezesie, panie wojewodo, szanowni państwo, przedstawiciele instytutu. Dla mnie to jest bardzo ważny moment, ponieważ całe swoje dorosłe życie jestem związany z polską wsią, z jej tradycją, również powołany przeze mnie w Warszawie Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ma być tą instytucją, która w sposób szczególny będzie zajmowała się szeroko rozumianą kulturą wsi, historią, zarówno tą włościańską, chłopską, jak również ziemiańską, wpływem Kościoła na kształtowanie postaw polskiej wsi, również wieloetnicznością na obszarach wiejskich, bo w wielu regionach Polski na wsi mieszkali oprócz nas Polaków również przedstawiciele innych narodowości. To jest szalenie ważne, żeby ten instytut współpracował ze wszystkimi podmiotami, które czy centralnie, czy też mając swoje przedstawicielstwa w Polsce, w różnych regionach, działają na rzecz upamiętnienia wszystkiego, co na tą złożoną, szalenie złożoną i skomplikowaną historię polskiej wsi się składa. Ważnym etapem budowania świadomości polskich chłopów było to wszystko, co działo się po wojnie, opór wsi przeciwko komunistom, wszystkie szykany, upokorzenia, również i kontrybucje, i ograbianie wsi z zasobów na inne działy gospodarki, na odbudowę miast i przemysłu, ale budowanie świadomego ruchu chłopskiego, który zaowocował powstaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. W tym roku obchodzimy
40. rocznicę i Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest bardzo mocno zaangażowany w te kroczące uroczystości, które odbywają się i na Podkarpaciu, tu w Bydgoszczy, w Poznaniu, a ich zwieńczeniem będzie w maju, 12 maja, rocznica rejestracji Solidarności Rolników. Te materiały edukacyjne, ja się bardzo cieszę, jestem wzruszony, bo o tym myśleliśmy od bardzo dawna i bardzo dziękuję Instytutowi, który napracował się przy tym, że taki bardzo praktyczny zbiór dokumentów i edukacyjnych materiałów został przygotowany, ponieważ wiedza, powszechna wiedza w społeczeństwie o okresie powojennym, o czasie Solidarności w jakiś sposób się przebija, natomiast informacja o tym, co się działo z polską wsią, z ruchem chłopskim od 1944 roku, jest raczej wiedzą unikalną, nie wszystkim daną. Dlatego materiały edukacyjne, które mają dotrzeć, takie jest zresztą moje marzenie, do szkół, również do szkół rolniczych, które kształcą przyszłych adeptów sztuki rolniczej, pracy rolniczej, tych młodych pokoleń, które będą odpowiadały za polską wieś, ale również do szeregu innych szkół, jest szalenie ważne. Ja już jakiś czas temu miałem możliwość przejrzenia tych materiałów edukacyjnych. Jestem naprawdę zbudowany, bo chociaż nie jestem zawodowym historykiem, ale oczywiście mnie to bardzo interesuje i zresztą sam brałem udział w tych różnych wydarzeniach, również tych, które dzisiaj są wspominane w Bydgoszczy, wtedy jako student Akademii Techniczno-Rolniczej, kierujący tu studenckim strajkiem, kierujący NZS-em. Nie czas by o tym mówić, ale te materiały, które są z jednej strony dedykowane uczniom, ważne teksty, ważne zdjęcia, ważne informacje do poznania i ocenienia, skomunikowania, odpowiedzenia logicznie na niektóre pytania tam zawarte, to jest rzecz unikalna, ale może jeszcze bardziej unikalna. To jest wiedza, którą mają posiąść nauczyciele. Bo jako żywo wydaje mi się, że wiedza na temat zmian zachodzących po wojnie na polskiej wsi i tego okresu tuż powojennego, zniszczenia niezależnego przedwojennego ruchu chłopskiego, zniszczenia sfałszowanych wyborów, referendum. Tu są lepsi fachowcy ode mnie, którzy o tym mogą opowiadać. Również zdrady, jaka nastąpiła ze strony części przekupionych, może zastraszonych, może inaczej widzących swoją rolę, działaczy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W części to byli ci sami ludzie, którzy jako PSL Lewica w 20 roku z otwartymi rękoma witali bolszewików na ziemiach polskich. To stronnictwo, które było przybudówką władzy komunistycznej, które z rekomendacji przyzwolenia komunistów dzierżyło rząd dusz na obszarach wiejskich, jako żywo nie ma i nigdy nie miało prawa do nawiązywania do stu kilkudziesięcioletniej historii ruchu ludowego, a już na pewno do nawiązywania do przedwojennych tradycji ruchu ludowego. Zawłaszczenie nazwy Polskiego Stronnictwa Ludowego nic w tej materii nie zmienia. Ale również ten okres późniejszy, przymusowej kolektywizacji, zresztą Stalin był głęboko niezadowolony z reformy rolnej. Sądził, że nie tak. Od razu należało wprowadzać kołchozy. No nie udało się od razu, bo trzeba było przyciągnąć masy chłopskie do nowej władzy. No to dopiero po kilku latach rozpoczęcie przymusowej kolektywizacji, która przecież miała miejsce na terenie całej Polski, prowokacje, zamykanie ludzi w więzieniach, szykany, morderstwa działaczy chłopskich, przymus ekonomiczny tworzenia rolniczych spółdzielni produkcyjnych, czyli z rosyjska kołchozów. To wszystko sprawiło, że w ciągu kilku miesięcy 1956 roku, kiedy po 8 plenum Gomułka stwierdził, że te, które nie chcą, nie muszą istnieć, z 10 tysięcy, nieco ponad 10 tysięcy spółdzielni, 9 tysięcy rozwiązało się błyskawicznie w ciągu kilku miesięcy. To pokazuje, jaki przymus stosowano wcześniej wobec rolników.
okres lat 70. Komitetów Obrony Chłopskiej, znane choćby te ze Zbroszy Dużej, ale przecież i w wielu innych miejscach również powstawały, który był tym ruchem, wtedy jeszcze podziemnym, ruchem ukrytym, który przyczynił się do powstania Solidarności Rolników. Również ta seria protestów rolniczych wspieranych, tu ogromna rola kardynała Wyszyńskiego, nigdy o niej nie wolno zapomnieć. To wszystko doprowadziło do powstania Solidarności i z faktu wpisania się w ten szeroki nurt niepodległościowy działalności Solidarności, tej pracowniczej, pisanej czerwoną solidarycą, sprawiło, że również i chłopi mają istotny udział w odzyskaniu niepodległości i mogą dumnie również ten okres wspominać. Cieszę się, że w imieniu Instytutu, chociaż dyrektor Instytutu jest osobą, która powinna i to uczyni, ale z faktu COVID-u nie jest w stanie fizycznie tutaj być. No, pandemia komplikuje nam bardzo wiele rzeczy. Również to, że nie możemy spotkać się z szerszą grupą słuchaczy. Instytut bardzo mocno chce i będzie współpracował z IPN-em w zakresie właśnie przypominania tych wszystkich faktów. Jednym z projektów jest skatalogowanie, napisanie biografii wszystkich znalezionych, rozpoznanych działaczy chłopskich z całej Polski. Wielu z nich już nie ma. Ale na koniec chcę również podkreślić szczególną sympatię i więź z polską wsią pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jestem przewodniczącym, jak już to było wspomniane, Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie. I z dumą wspieram pana prezydenta Andrzeja Dudę, ciesząc się, że kontynuuje pewną myśl polityczną, społeczną Lecha Kaczyńskiego. Ja byłem przewodniczącym podobnej rady u Lecha Kaczyńskiego. I chociaż pan prezydent Kaczyński, bardziej nawet Andrzej Duda, ma jakieś korzenie związane z wsią, jego dziadek jest rolnikiem, ale ci ludzie, zarówno wielki prezydent Lech Kaczyński, jak również kontynuujący jego myśl, jak wspomniałem, Andrzej Duda, bardzo mocno podkreślają historyczną rolę polskiej wsi, tego etosu patriotycznego na wsi, roli w szczególności podkreślanego okresu ostatnich 100 lat, czyli odzyskania przez Polskę niepodległości, roli właśnie ruchu chłopskiego tym wszystkim, co Polskę stanowi. Chłopi zasługują na wielki szacunek. Pan prezydent wielokrotnie to podkreślał, zarówno w tym aspekcie historycznym, związanym właśnie z angażowaniem się we wszystkie ważne wydarzenia ostatnich 100 lat ze strony społeczeństwa wiejskiego, ale również tą praktyczną rolą obecną budowania niezależności żywnościowej, bezpieczeństwa żywnościowego, zagospodarowania terenów wiejskich. Rolnicy są kustoszami przyrody, krajobrazu, dbają o szereg funkcji usług publicznych, które są ważne dla całego społeczeństwa. Dlatego zasługują na wielki szacunek i uznanie i prezydent Andrzej Duda wielokrotnie, praktycznie to podkreślał, wspierał, objął zresztą patronatem obchody powstania Solidarności Rolników, będzie obecny w Warszawie 12 maja na uroczystościach, które są wtedy zaplanowane jako kulminacja tych wcześniejszych uroczystości, które obchodzimy w całej Polsce. Bardzo dziękuję. Czuję się i wyróżniony, i wzruszony, że z panem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej mogliśmy parafować, podpisać to porozumienie. I proszę wierzyć, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi bardzo mocno będzie angażował się wspólnie z IPN-em we wszystkie działania, które mają historię polskiej wsi, złożoną i skomplikowaną, podkreślam to po raz kolejny, ale przekazać następnym pokoleniom. Bardzo dziękuję. Panie wojewodo, panie przewodniczący, panie profesorze, panie dyrektorze, szanowni państwo,
Porozumienie, które Instytut Pamięci Narodowej podpisuje dzisiaj z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi, jest porozumieniem, które jest już realizowane. Dzisiaj to jest tylko oficjalna formalność, ale ta współpraca nieinstytucjonalna, ale rzeczywista z szkołami, z ludźmi dbającymi o pamięć na polskiej wsi trwa już od wielu lat, bo dla Instytutu Pamięci Narodowej ważnym elementem narodowej pamięci jest historia polskiej wsi. Historia polskiej wsi XX wieku. Tej wsi, która w 1920 roku nie dała się zbolszewizować. Tej wsi wiedziona przez ówczesnego premiera Witosa w wojnie z bolszewikami. Długo by mówić, ale później wkład wsi w czas odrodzonej Rzeczpospolitej. Wielka, gigantyczna praca, choćby ta niedostrzegana, na przykład spółdzielczości, zniszczona później w czasach PRL-u, zagospodarowanie wsi, ale czas II wojny światowej. Jesteśmy w Bydgoszczy, gdzie ten początek wojny był szczególnie tragiczny. My musimy o tym mówić i musimy pamiętać, tym bardziej, że odchodzą świadkowie, a te 817 wsi polskich spacyfikowanej w czasie II wojny światowej. To jest wiedza, mimo otwartego niedawno Muzeum w Michniowie, Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej, nieznana nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na Zachodzie, w świecie. Świat zna pojedyncze wioski we Francji Oradour czy czeskie Lidice. W Polsce na obecnych ziemiach Rzeczpospolitej takich wiosek było 817, a jeżeli dodamy jeszcze te ziemie dawnej Rzeczpospolitej, na wschód od Bugu, setki wsi ofiar nacjonalistów ukraińskich i opór polskiej wsi w batalionach chłopskich, w Armii Krajowej, w Narodowych Siłach Zbrojnych, zaplecze polskiej wsi, chłopskiej chaty i dworu na wsi dla polskiego państwa podziemnego. To są karty, które trzeba cały czas przypominać. I później to, o czym tak dokładnie już mówił przed momentem pan poseł, pan przewodniczący Ardanowski, ten opór polskiej wsi przeciwko komunizmowi, to dzięki polskiej wsi, dzięki oporowi polskiego chłopa, Polska była jedynym państwem w całym bloku sowieckim, gdzie nie powiodła się kolektywizacja, gdzie 80% własności ziemskiej pozostało w rękach prywatnych. To się stało, to było skutkiem oporu polskiego chłopa. Własność jest fundamentem wolności. I tą własność, tą wolność chłop polski swym oporem w czasach PRL-u obronił w tym najtragiczniejszym czasie na przełomie lat 40. i 50. O tym dramatycznym czasie, tej nadziei, którą niósł po wojnie, niosło Polskie Stronnictwo Ludowe, z nadzieją, z tą szansą odrzucenia rządów komunistycznych za pomocą kartki wyborczej, gdy tysiące polskich chłopów trafiło do więzień. Około 150 działaczy ludowych było zamordowanych w czasie kampanii wyborczej w końcu 1946 i w styczniu 1947 roku. O tym trzeba pamiętać i o tym trzeba przypominać. Jakże ważny jest w nazwie Instytutu ten element kultury. My musimy pamiętać, że to epopeja o dziejach polskiej wsi chłopi. To jest Nagroda Nobla dla Władysława Reymonta. Wkrótce minie 100 lat od tego wydarzenia. I dzisiaj ten moment, dokładnie 40 lat temu, kolejny etap zmagań polskiej wsi o swą niezależną reprezentację. Ta droga była długa.
Prowadziła przez Ustrzyki, prowadziła przez Rzeszów, przez głodówkę w Świdnicy i w marcu roku 1981 roku to stolicą solidarnościowego protestu rolników i później, który te wydarzenia stały się największym kryzysem tych 16 miesięcy odnowy, ale u podstaw jego leżała walka o niezależną reprezentację chłopską na wsi, co zostało zrealizowane rejestracją już jednego niezależnego samorządnego związku zawodowego rolników indywidualnych 12 maja 1981 roku. Instytut Pamięci Narodowej o tym wszystkim pamięta i chce pamiętać, ale nie chce na tej drodze być sam. Chce budować wspólnotę pamięci z różnymi instytucjami. I nie chcę, żeby ta historia, to nie jest zamknięta historia. To, na czym pan przewodniczący skończy swoje wystąpienie, że trzeba tą historię przekazywać dalej. Ta teka edukacyjna nie jest teką zamkniętą. Tą historię trzeba cały czas dopowiadać. Przecież to jest historia również oporu polskiej wsi w stanie wojennym. Tu w Bydgoszczy trzeba powiedzieć o całym rodzie, o rodzinie Bartoszcze, która zapłaciła taką cenę za drogę do wolnej Polski. Działacze Rolniczej Solidarności, setki tysięcy działaczy Rolniczej Solidarności. Wielu z nich już odeszło, ale wielu ma dzieci, wielu ma wnuki. To im trzeba opowiadać tą historię i to oni dzięki tej tece edukacyjnej wraz z nauczycielami mają szansę sami upamiętnić tą historię, rozmawiając ze świadkami historii, którzy żyją w ich wioskach, w ich miasteczkach, bo to jest historia naszej drogi do niepodległej Polski, drogi, na której polska wieś odegrała znaczącą, a często zapominaną rolę. I to trzeba cały czas przypominać i cieszę się, że będziemy to wspólnie robić z Instytutem, z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ja już teraz mogę zaprosić na kulminację tych wydarzeń przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej już od końca kwietnia. Kolejnym elementem będzie pokazana w kilkunastu miejscowościach, wioskach Polski wystawa. Tu rodziła się Zielona Solidarność, która stanie 12 maja w miejscu symbolicznym przed Kościołem Wizytek w Warszawie obok pomnika prymasa tysiąclecia, prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, tego człowieka, który czynił wszystko, żeby wesprzeć polską wieś i czynił to skutecznie. Też 12 maja odsłonimy na Domu Chłopa w Warszawie, pierwszej siedzibie władz krajowych ówczesnej Solidarności Rolników Indywidualnych, tablicę przypominającą ten czas i co myślę niezwykle ważne, dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa transmitowana online z udziałem historyków z Rosji, z Ukrainy, Węgier i Polski. Wieś wobec komunizmu, o oporze rosyjskich chłopów po rewolucji bolszewickiej, po rewolucyjnym przewrocie, o oporze w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej. I o tym ostatnim etapie tej drogi, o drodze niezależnego samorządnego związku zawodowego rolników indywidualnych Solidarność w zmaganiach z systemem komunistycznym. Na te wszystkie przedsięwzięcia serdecznie już dzisiaj państwa zapraszam i dziękuję Instytutowi, że możemy być na tej drodze, w tej pracy razem, a panu wojewodzie serdecznie dziękuję za gościnę w tym miejscu. Dziękuję.
Panie prezesie, panie pośle, panowie przewodniczący, panie dyrektorze, pani naczelnik, drodzy goście. Witam państwa serdecznie w sali Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, noszącej imię Bydgoskiego Marca 1981 roku. To historyczne miejsce, w którym rozegrały się wydarzenia 19 marca 1981 roku. Działacze Solidarności Pracowniczej podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej upomnieli się o prawo rolników do samostanowienia. W tym czasie już od 3 dni trwał strajk chłopski przy ulicy Dworcowej 87. Dzisiaj inaugurujemy obchody 40. rocznicy tamtych wydarzeń. Dziękuję panu prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej za obecność i za przygotowanie dzisiejszego webinarium poświęconego tece edukacyjnej pod tytułem O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI Solidarność 1944-1989. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej publikacji. To ważne, aby dorobek naukowców IPN trafiał na lekcje historii w szkołach jako edukacyjna teka do tego rodzaju i to się do tego na pewno przyczyni. Dziękuję także panu posłowi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu jako przedstawicielowi Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP oraz Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Jestem przekonany, że podpisane dzisiaj porozumienie pomiędzy obiema instytucjami zaowocuje wieloma inicjatywami, które pozwolą nam lepiej i pełniej spojrzeć na wkład polskich rolników w walce o wolną i niepodległą ojczyznę. Zapewniam o naszym wsparciu dla wszelkich przedsięwzięć umacniających dziedzictwo kulturowe wsi, a powstająca w Bydgoszczy nowa siedziba delegatury IPN stwarza perspektywę jeszcze bardziej intensywnej współpracy na rzecz upamiętnienia ważnych wydarzeń naszej historii. Życząc państwu owocnego spotkania już dziś w imieniu pana wojewody Mikołaja Bogdanowicza oraz współorganizatorów, marszałka województwa, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz zarządów regionów bydgoskiego i toruńskiego NSZZ Solidarność, jak również własnym, zapraszam na wojewódzkie obchody 40. rocznicy Bydgoskiego Marca, które odbędą się w najbliższy piątek. Dziękuję. Tak naprawdę to wszyscy jesteśmy ze wsi. Polacy, naród włościański, chłopi stanowili zawsze większość społeczeństwa. A jeśli ktoś nawet ma korzenie szlacheckie, to i tak ze wsi, siłą rzeczy. Takich rodów mieszczańskich w Polsce jest mało. Wieś jest naszym matecznikiem, proszę państwa. Ja zaryzykowałbym tezę wręcz, że gdyby nie wieś polska, to niepodległości w 1918 roku byśmy nie odzyskali. Oczywiście chłopi polscy, proszę państwa, w XIX wieku to jest, można powiedzieć, historia złożona, skomplikowana. Właściwie te nieudane próby odzyskania niepodległości, powstania narodowe wiążą się także z tą nieumiejętnością wykorzystania tych ogromnych mas włościańskich, chłopskich do walki o niepodległość. Ale chłopi polscy w drugiej połowie XIX wieku stają się już świadomymi Polakami, którzy wiedzą, gdzie jest ich ojczyzna i na czym polega walka, służba dla ojczyzny. Ja mam w domu, przechowuję taki modlitewnik. Moja rodzina od strony ojca pochodziła
z Białostoczczyzny, to były okolice Brańska, jeszcze proszę Państwa cesarstwo, to nie była kongresówka, to było cesarstwo. Tam nie wolno było pisać po polsku, tam nie było szkół polskich. Sam widziałem cmentarze, na których polskie nagrobki miały napisy wypisane cyrylicą, po polsku, ale cyrylicą, bo nie wolno było pisać alfabetem łacińskim. Tam rusyfikacja była prowadzona w sposób bezwzględny, w sposób absolutny. I ten modlitewnik z 1874 roku, który posiadam w domu, był własnością mojej prababki, Anny Chmielewskiej, proszę Państwa. On był podpisany. Ona napisała w tym modlitewniku niewprawną ręką, ołówkiem: ta książka jest własnością Anny Chmielewskiej, 1874. Pochodziła z rodziny chłopskiej, proszę Państwa, z okolic Patok do Maniewa, malutkie wioseczki. Można się zapytać, kto tą chłopską dziewczynę, która miała wtedy lat pewnie z kilkanaście, ze dwadzieścia, kto ją nauczył czytania i pisania po polsku w tych warunkach? No, proszę Państwa, odpowiedź może być jedna. Miejscowy ksiądz proboszcz. On, ucząc religii, uczył te dzieci także języka polskiego, kultury polskiej. One umiały czytać i pisać po polsku, proszę Państwa. Stawały się świadomymi Polakami, świadomymi obywatelami. Rola Kościoła jest tutaj olbrzymia. Rola także mądrych ludzi, no, związanych chociażby z Ligą Narodową. Także, proszę Państwa, w tym, że chłopi polscy umieli czytać, pisać, stali się świadomymi obywatelami, którzy potem w czasie I wojny światowej stanęli do walki o niepodległą Polskę, którzy potem tą niepodległość starali się utrzymywać przez okres i okupacji, i potem tych nieszczęsnych rządów komunistycznych. Do czego zmierzam? Proszę Państwa, dzisiaj młodzież tak na historię patrzy często dosyć obojętnie. Wiele zależy od nauczyciela, prawda? Jeżeli nauczyciel jest pracowity, ambitny, to potrafi młodzież zainteresować. Ale jeśli jest taki dość obojętny, to skutki tego są czasem opłakane. Młodzież twierdzi, że historia jej nie interesuje. Ja uważam, że jeszcze więcej niż od nauczycieli zależy od rodziców, proszę Państwa. Podstawą do historii zainteresowania się tą historią wielką, historią narodową czy powszechną, jest historia własnej rodziny. Każdy ma w rodzinie wujka, dziadka, pradziadka, który brał udział w walce o niepodległość Polski, proszę Państwa. Posadzić tego dzieciaka obok siebie na kanapie, prawda, wyciągnąć album rodzinny, pokazać mu na przykład taki modlitewnik, pokazać mu dokumenty, powiedzieć: przecież to są twoi przodkowie, poczytaj, zainteresuj się, opowiedzieć mu historie rodzinne, których często jest mnóstwo. Od tego trzeba zaczynać, proszę Państwa, zaczynać to wychowanie historyczne. Szkoła potem może dołożyć swoje, ale to się zaczyna w rodzinie. Takich historii związanych z polską wsią, proszę Państwa, z naszymi przodkami, którzy wywodzili się ze wsi, jest mnóstwo, ponieważ no, chłopi polscy stanowili większość społeczeństwa, więc oni byli wszędzie, proszę Państwa, i w legionach, i w konspiracji, nie tylko w batalionach chłopskich, ale i w Armii Krajowej. I potem, proszę Państwa, w tych ruchach niepodległościowych po wojnie, w konspiracji, w oddziałach żołnierzy wyklętych, potem także w opozycji demokratycznej czy w Solidarności Rolników Indywidualnych. To są wspaniałe historie, które musimy przekazywać młodym. Najlepiej, proszę Państwa, jeżeli mamy jeszcze dzieci w wieku szkolnym, to robić to bezpośrednio, ale także trzeba korzystać z tych materiałów, które tutaj Instytut Pamięci Narodowej czy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przygotowują i będą przygotowywać. No, pozostaje mi nic, tylko podziękować panom
prezesom tych instytucji powiedzieć, że robicie kawał dobrej roboty. Oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo serdecznie autorom przede wszystkim podziękować tej teki. Włożyli dużą pracę i powiedzieć, że jest jakaś symbolika w historii tej teki, bo mogę dokładnie powiedzieć, kiedy i gdzie ona się narodziła. Ona się narodziła podczas uroczystości wręczania Krzyży Wolności i Solidarności w Ustrzepach działaczom, ówczesnym działaczom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Jedno z tych miejsc porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie, ten odpowiednik porozumień sierpniowych, wrześniowych dla polskiej wsi. Tam przyjechaliśmy z pustymi rękami, no nie z czymś najistotniejszym, no był krzyż od pana prezydenta Wolności i Solidarności, ale nie było forum tego przekazu i wtedy ten pomysł, że trzeba coś takiego przygotować. Dzisiaj właśnie w Bydgoszczy, kolejnym mieście na tym szlaku, prawda, do legalizacji, do uznania przez komunistów Zielonej Solidarności, tą tekę prezentujemy. I jeszcze jedna rzecz, bo ruch chłopski wtedy był podzielony. Historia bohaterów przez te 40 lat tamtych czasów, te historie biegły różnymi drogami, ale oni wszyscy służyli dobrej sprawie. Oczywiste jest, że nie wszyscy mogli się zmieścić w tej tece, ale myślę, jedną rzecz trzeba powiedzieć. Był taki chłopski działacz, Henryk Bąk, który jak gdyby ukazuje ciągłość tego oporu wsi polskiej. On stworzył na przełomie lat 40., 50. kilkusetosobową podziemną organizację. Jej przywódca skazany na karę śmierci, wieloletniej wyroki. I później lata 60., 70. cały czas w oporze przeciwko komunistycznej władzy. I on, wydawca w końcu 1977 roku, nikomu praktycznie nieznanego pisma ukazującego się poza zasięgiem cenzury, Postęp o takim tytule, to w tym piśmie jesienią 1977 roku on rzucił postulat, że trzeba tworzyć wolne związki zawodowe. Na wiele miesięcy przed tym, niż to stało się w Katowicach, rzucone przez Kazimierza Świtonia i zrealizowane później to hasło wolnych związków zawodowych w Gdańsku. Także, że ta historia polskiej wsi i polska wieś może być dumna z tego dziedzictwa oporu i tą dumę też takimi publikacjami chcemy polskiej wsi przywracać. Dziękuję. Dziękuję panu prezesowi. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tę tekę zaprezentować. Bardzo żałuję, że państwo tutaj zgromadzeni nie możecie widzieć prezentacji, którą przygotowałam. Chciałabym bowiem krótko, bo teka jest w internecie, opowiedzieć o celu tej publikacji, o jej strukturze i zawartości i pokazać, w jaki sposób chcieliśmy upowszechnić i przywrócić do społecznej pamięci niezależne związki i organizacje rolnicze, ich narodziny, działalność, bardzo trudną, skomplikowaną, nawet dla nas historyków, historię. Ale zacznę
od słów, którymi ta teka się zaczyna. My z niej wszyscy. Tu nawiązuję do tego, o czym wspominał pan profesor Wojciech Polak. I kiedy słuchałam, oczywiście z uwagą tutaj moich przedmówców, to miałam takie wrażenie, że wszystkie te wątki, o których panowie mówiliście, one są eksponowane przede wszystkim w esejach dla nauczycieli, ale także w materiale tym ćwiczeniowym dla ucznia. Jak to przebiega? Jaka zachodzi korelacja między tymi dwoma częściami publikacji? O tym za chwileczkę powiem. Proszę państwa, na początek chciałabym bardzo podziękować osobom tu nieobecnym, współautorom tej teki, współautorom dwóch esejów. To jest pani doktor Kamili Chórskiej-Wołoszczak i panu doktorowi Przemysławowi Wójtowiczowi, którzy są pracownikami, historykami delegatury IPN w Bydgoszczy i którzy są także nieobecnymi ze względów wiadomych osobami, ale bez nich ten materiał taki nie mógłby powstać, ponieważ przygotowali te historyczne eseje. Szanowni państwo, prosiłabym tutaj o pomoc. Proszę państwa, jaki jest podstawowy cel tej publikacji? Przede wszystkim materiały te mają wspierać nauczyciela w kształceniu historycznym, jego własnym kształceniu historycznym. Uznaliśmy bowiem, że to nauczyciel jest przewodnikiem, mentorem ucznia. To on dysponuje procesem edukacyjnym, on ten proces ustanawia, przewiduje, kontroluje. Zatem w pierwszej kolejności chcieliśmy dać po prostu narzędzie merytoryczne nauczycielowi z zakresu tematu właściwie bardzo mało obecnego w świadomości historycznej Polaków, a już chyba zupełnie nieznanego młodemu pokoleniu. Uznaliśmy również, że funkcjonujący w literaturze naukowej zasób zdjęciowy jest równoważny. Jeden obraz to jest 1000 słów. Zatem publikacja ta została okraszona bardzo bogatą, jak oczywiście na nasze możliwości, ikonografią. Publikacja składa się z dwóch części. To jest materiał, tak jak powiedziałam, materiał edukacyjny dla nauczyciela. My trochę wymyśliliśmy nowy, powiedziałabym, patent na tekę edukacyjną, dlatego że od powstania Instytutu Pamięci Narodowej minęło już ponad dwie dekady. Świat poszedł do przodu i postanowiliśmy zaproponować nowy, wcale nie lepszy, po prostu inny model taki edukacyjny. Wychodząc z założenia i z definicji tego, czym są materiały edukacyjne w ustawie o systemie oświaty. Materiał edukacyjny to jest taka kategoria materiału dydaktycznego, który zastępuje podręcznik i uzupełnia treści w podręczniku i to jest materiał dla nauczyciela, do wykorzystania na lekcji. Stąd też pomyśleliśmy, że musimy dać ten oręż nauczycielowi. Stąd pierwsza część to są eseje, materiały, eseje historyczne dla nauczyciela. I oczywiście, proszę państwa, jest bardzo ciężko z tak trudnej, bardzo skomplikowanej, dynamicznej historii narodzin, działalności, solidarności rolniczej wybrać to, co najważniejsze. To był bardzo dynamiczny ruch, bardzo powiedziałabym taki rozdrobniony, skonfliktowany i nie tylko skonfliktowany, bo i te różne skrzydła Solidarności Rolniczej ze sobą współpracowały. Mamy zatem tą część dla nauczyciela podzieloną na trzy zeszyty tematyczne. Dlaczego podzieliliśmy to na trzy eseje, a nie daliśmy jednego bryka grubszego? Ano właśnie dlatego, żeby nauczycielowi było poręczniej pracować w obrębie poszczególnych zagadnień i tematów lekcyjnych. Zobaczcie państwo, tutaj mamy część pierwszą, komuniści wobec polskiej wsi, wieś wobec polskiego komunizmu, czyli lata 44-5 do 56. I to esej właśnie pani doktor Kamili Chórskiej-Wołoszczak. Do każdego eseju dodaliśmy również bogaty materiał źródłowy. Tych źródeł jest naprawdę wiele. Staraliśmy się też przywrócić historię takich organizacji, które zupełnie nie funkcjonują gdzieś w świadomości społecznej, na przykład OKOR.
Wielka podziemna organizacja, organizacja, no, konspiracyjna organizacja oporu rolników, o której właściwie nie wiemy. Bardzo znany jest w tym kraju etos stanu wojennego, ale nie mówi się o liczbie internowanych rolników, nie mówi się o tej wielkiej podziemnej organizacji. Ktoś pomyśli, no może megalomania dać cztery aż źródła o Okorze. Nie, proszę Państwa, bo jeśli w Instytucie Pamięci Narodowej mamy kilkanaście tomów sprawy operacyjnej Gryzonie na rozpracowywanie tego środowiska, a ta wiedza w ogóle nie funkcjonuje, to znaczy, że musimy dać odpowiednią liczbę źródeł, żeby zainspirować nauczyciela, pokazać mu, to jest naprawdę ważne. Zobaczcie, w stanie wojennym nie tylko miasta działały w podziemiu. Proszę Państwa, szata graficzna, ona też jest zamierzona. Dlaczego? Obserwujemy pewne trendy wśród młodzieży. Jest zainteresowanie muzyką folkową, strojami folkowymi. Chcieliśmy to wykorzystać i pokazać młodzieży, że ta łączność z wsią, z której my wszyscy, jest żywa i obecna. Oczywiście te kolory też, kolory i symbolika nawiązują, co jest tutaj oczywiste. Pierwszy kolor zielony, niebieski i czerwony, ten nawiązujący do Solidarności. A nie to, chyba. Przepraszam Państwa. Proszę Państwa, i podstawowa sprawa. My działamy edukacyjnie w okresie, powiedziałabym jeszcze, no, cały czas trwania reformy edukacji i programu nauczania również z historii. Postanowiliśmy bardzo mocno skorelować tą tekę z podstawami programowymi. Mamy nowy układ spiralny treści po reformie i teraz te jakby wybrane treści nauczania zostały jakby skorelowane z tą zawartością. Wskazujemy też nauczycielowi w takiej specjalnej tabelce na stronie 8 w pierwszym zeszycie. Ten pierwszy zeszyt zielony jest, oprócz tego, że jest tam esej pani dr Kamili Hurskiej, to też jest tam słowo wstępne, struktura, tak żeby nauczyciel, biorąc pierwszy zeszyt, od razu wiedział, co jest w następnych. To jest bardzo zostało to przez nas bardzo dobrze przemyślane, ta struktura, te układy treści. I proszę Państwa, jakby się tak dobrze zastanowić, to tę tekę nauczyciel może wykorzystać aż w czterech punktach podstawy programowej. Dzięki też temu, że myśmy bardzo rozszerzyli ten zakres tematyczny, cofnęliśmy się aż do lat 44-45, właśnie po to, żeby dać nauczycielowi tą możliwość skorzystania z tej teki też we wcześniejszych okresach, bo jak już sobie tą tekę weźmie, jak się z nią zapozna, to na pewno skorzysta też w późniejszych lekcjach. Nie ma w programie historii Solidarności Rolniczej, nie ma w podstawie programowej takiego tematu, ale przy okazji takiego wskazania nauczycielowi, zobacz, w którym punkcie możesz to wykorzystać, będzie mógł, pewnie w pierwszej kolejności, gdzieś tam, gdzie są lokalni bohaterzy, tak, w Ustrzykach, w Rzeszowie, w Bydgoszczy i tak dalej, i tak dalej. Zatem ten materiał został obudowany takimi dydaktycznymi wskazówkami, co myślę, no, jest bardzo dla nauczyciela potrzebne i poręczne, więc taki wykaz treści, które są zawarte w tece i które korelują, też tutaj świadomie zawarliśmy. Tak jak powiedziałam, publikacja to lata 44-89. I teraz proszę Państwa, ta część pierwsza, komuniści wobec wsi, polskiej wsi, wieś wobec komunizmu. Tak jak powiedziałam, esej dla nauczyciela z bogatą ikonografią, ale także 35 tekstów źródłowych oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia. Część druga, sytuacja wsi polskiej i niezależne organizacje w latach 56-81, esej dla nauczyciela plus 12 tekstów źródłowych oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia. I część trzecia, narodziny i działalność Solidarności Rolniczej 81-89, esej dla nauczyciela i 24 teksty źródłowe oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia. Przepraszam. Tak to właśnie wygląda. Macie tutaj Państwo, ci, którzy są z nami na łączach, taki przykładowy spis treści z pierwszej części. Macie Państwo przykładowy wybór źródeł. No i macie Państwo przykładową stronę materiału ćwiczeniowego.
Ćwiczenia są oczywiście różnego stopnia trudności. Staraliśmy się, aby niektóre z nich przypominały strukturą materiał, który zawarty jest w arkuszach egzaminacyjnych maturalnych, bowiem ten materiał ze względu na stopień trudności, nieobecność i nieznajomość po prostu historii tych niezależnych organizacji rolniczych postanowiliśmy przeznaczyć tylko i wyłącznie dla uczniów szkół ponadpodstawowych, to jest czteroletnich liceów. Mówimy tutaj już oczywiście o kontekście tej zmiany, która nastąpiła, i pięcioletnich techników. Dokonaliśmy też pewnego świadomego zabiegu, to znaczy w eseju drugim i trzecim powtórzyliśmy pewne treści, które dotyczą narodzin Solidarności Rolniczej, czyli króciutko strajków ustrzyckich i rejestracji, właśnie po to, aby nauczyciel, który sięgnie tylko po jeden zeszyt, miał pewien ogląd. Taki zamknięty ogląd. Skąd te skrzydła rolniczej Solidarności się wzięły? Powtórzyliśmy też imiona i nazwiska niektórych działaczy. Jest to zabieg celowy, który ułatwia nauczycielowi nawigację. Chciałabym też powiedzieć, że zastosowaliśmy celowo kolejny zabieg. Otóż w esejach dla nauczycieli wprowadziliśmy na kolorowo odsyłacz do materiału źródłowego, tak aby nauczyciel, czytając esej, to jest, proszę Państwa, esej, no materiał popularno-naukowy, oczywiście z całym aparatem, przypisami i bibliografią na końcu. Natomiast chcieliśmy, żeby podczas kiedy czyta, tak dosyć potoczyście staraliśmy się te teksty napisać, od razu widział, o jakie źródło za parę stron może rozszerzyć swoją wiedzę. Bardzo często, jak czytamy książki, no to coś nas tam zainteresuje, sięgnęlibyśmy od razu, tak? No ale nikt nie przeczyta od razu 24 źródeł, więc punktowo odsyłamy do wszystkich materiałów źródłowych w miejscu, kiedy tematycznie w eseju autor opisuje dane zjawisko, zdarzenie, osobę. I proszę Państwa, kolejna rzecz, kolejny zabieg taki nawigacyjny. Chcieliśmy, żeby nauczyciel po przeczytaniu eseju, po lekturze eseju, po lekturze, tak jak powiedziałam, eseje są bardzo mocno nasycone ikonografią z epoki, bo chcieliśmy, że w momencie, kiedy nauczyciel przystępuje do pracy w materiale ćwiczeniowym z uczniem, miał już w głowie materiał ikonograficzny. Potraktowaliśmy to jako równorzędne źródła historyczne. Ten materiał oczywiście to są lata 70., 80., ten z lat 80. już jest bogatszy, ale ten z końcówki lat 70. nie jest taki bogaty, więc siłą rzeczy, poruszając się po literaturze, przekazujemy od razu nauczycielowi to, co w tym obiegu naukowym jest. I myślę, że to jest bardzo ciekawe i dobre pole rozszerzenie dla niego jego kompetencji, żeby łatwiej było mu nawigować po temacie, w którym on nie będzie za bardzo pewnie biegły. Przygotowaliśmy także w każdym zeszycie ćwiczeń taką tabelkę, gdzie do danego rozdziału eseju dopasowaliśmy poszczególne numery ćwiczeń, tak żeby nauczyciel widział, jakie ćwiczenie, o jakiej tematyce, jakiej tematyki w eseju dotyczy, jakiemu problemowi odpowiada. Chcieliśmy bowiem bardzo mocno skorelować oba materiały, materiał dokształcenia dla nauczyciela, czyli eseje i źródła, z materiałem ćwiczeniowym, bowiem przyjęliśmy taką zasadę, że w ćwiczeniach mamy właściwie w 95% materiał, który wcześniej zawarliśmy w esejach. Może jest kilka wyjątków, gdzie pokazujemy na przykład zdjęcie czy ikonografię, której nie ma, ale to są naprawdę wyjątki. I teraz proszę Państwa, jak wygląda ta korelacja przepływu pomiędzy materiałem dla nauczyciela, a materiałem dla ucznia, co wydaje mi się jest istotą tych materiałów. Proszę Państwa, tutaj taki przykład z eseju niebieskiego, czyli eseju o początkach i sytuacji na polskiej wsi, lata 56-80. Tutaj mamy taki przykład sytuacji opisu przez pana doktora Wójtowicza, sytuacji na polskiej wsi. Mamy pracujących ciężko rolników. Chciałabym też dodać szybko na marginesie, że bardzo się staraliśmy, zwłaszcza w materiale ćwiczeniowym, przywrócić
Przede wszystkim do społecznej pamięci młodych ludzi etos ciężkiej pracy na wsi. Tutaj chcieliśmy ten temat bardzo doszacować. Zatem mamy esej pana doktora Wójtowicza, tutaj okraszony fotografią pracujących rolników i za chwileczkę w zeszycie ćwiczeń mamy powtórzone 2 czy 3 zdjęcia i polecenia do tego zdjęcia. Mamy kobietę obierającą narzędziem, nożem buraki cukrowe i prosimy ucznia, żeby dopisał początek zdania. Kolejny przykład. Staraliśmy się wyeksponować działaczy związków i organizacji niezależnych rolniczych, potem przywódców związku. Uznaliśmy, że koniecznie musimy do panteonu tych, mówimy polskich bohaterów, ale tak naprawdę działaczy organizacji, nie, tych powiedziałabym, czy antykomunistycznych, czy niepodległościowych, przywrócić kilka nazwisk. I to, proszę państwa, było najtrudniejsze, ponieważ jak tutaj z całego katalogu naprawdę zaangażowanych osób wyciąć nazwiska? No musieliśmy dokonać jakiegoś wyboru. To jest ta nasza odpowiedzialność, to jest ten najtrudniejszy moment. Czy nam się to udało? Mam nadzieję, że spojrzycie na to państwo łaskawym okiem. Nie można wypisać wszystkich osób w materiale, w eseju. No więc mamy tutaj taki znowu fragment eseju, gdzie opisywana jest kolejna historia powstawania różnych nurtów, eksponowani są działacze, jest szeroka tabelka, podane są daty kilku największych organizacji, które się zjednoczyły i przenosimy to potem do ćwiczeń dla ucznia. Podajemy mu także tabelkę, ale oczywiście o wiele skromniejszą. Podajemy mu także 8 fotografii z podpisami i prosimy, żeby do tych fotografii dopisał nurty, jakie te osoby reprezentowały. I w ten sposób uczeń może po raz pierwszy, a może i po raz ostatni, ale liczymy na to, że po raz pierwszy może zobaczyć takie osoby jak Kamil Matuszewski, jak Janisz i wielu państwo Kęcikowie. Specjalnie mamy tutaj takie zdjęcie, gdzie jest małżeństwo Kęcików. Mamy tutaj panią Kęcikową. Też chcieliśmy ten etos kobiet też zasygnalizować. Proszę państwa, no i podobny zabieg. Mamy tutaj opis w eseju pana doktora Wójtowicza strajków ustrzycko-rzeszowskich i porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, też bogato ilustrowane i znowu przenosimy to do ćwiczeń dla ucznia i prosimy o dopisanie odpowiednich tytułów do ikonografii. Między innymi państwo nie mogą tego tutaj niestety zobaczyć, ale pań, które podczas strajku przygotowywały, polskich kobiet, które przygotowywały posiłki. My tutaj w Bydgoszczy doskonale znamy te kadry. I jeszcze tutaj, proszę państwa, jedną rzecz chciałam powiedzieć, że ta teka i taki był nasz zamiar, to jest nie tylko kompetencja dla nauczyciela, to jest nie tylko wiedza i umiejętności dla ucznia. Chcieliśmy, żeby ta teka była czymś więcej, bo uznaliśmy, że skoro jest to tak naprawdę chyba, bez megalomanii chcę to powiedzieć, ale pewnie pierwszy taki materiał edukacyjny poświęcony Solidarności Rolniczej, to chcieliśmy, żeby oprócz treści było coś więcej. Chcieliśmy, żeby przywrócić do społecznej pamięci przede wszystkim zapomnianych bohaterów. Tu eksponujemy tylko na tym slajdzie Piotra Bartoszcze, ale to jest właśnie również 500 niezłomnych, czyli polska szturmówka chłopska, której jednym z założycieli był właśnie Henryk Bąk. I dokumenty, i informacje, i źródła, i ćwiczenia o tych osobach są zawarte o tych zapomnianych bohaterach. Zatem tą teką przywracamy również pamięć o polskich zapomnianych bohaterach. I tak sobie marzymy, że jak w Ustrzykach będą mówili i pamiętali o Piotrze Bartoszcze, a w Bydgoszczy o strajkach ustrzycko-rzeszowskich, to chyba będzie ten moment, że będziemy mogli powiedzieć, chyba coś nam się udało. Ale przywracamy także pamięć, proszę państwa, o zapomnianych wydarzeniach. W tej tece, akurat w tej części, której ja jestem autorką,
Chciałam zrobić jedną rzecz. Chciałam bardzo doszacować nasz region. Ktoś znowu pomyśli, megalomania? Nie, świadomość tego, jak ważny nasz region kujawsko-pomorski w tej historii niezależnych organizacji jest, był, rolniczych. No i nadal jesteśmy przecież bardzo ważnym regionem, jeśli chodzi o produkcję żywności. Proszę Państwa, tu się narodził Związek Chłopski, który dał początek tej Solidarności, temu skrzydłu Solidarności Chłopskiej w Makówcu we wrześniu 80 roku za sprawą Janisza. Tu potem był wielki zjazd chłopski 8 lutego 81 roku. To tu był wielki protest w siedzibie WKZSL na Dworcowej i tu miał miejsce marzec. I tu podpisano porozumienia bydgoskie. Zatem takie prawo autora, który wybiera. Chcieliśmy ten region doszacować. Mam nadzieję, że nam się to udało. Ale proszę Państwa, chcieliśmy też wpisać tę datę 12 maja 81 roku pośród innych ważnych dat, takich jak 13 grudnia 81. Chcieliśmy, żeby ta data równorzędnie zaczęła funkcjonować. Stąd na przykład przygotowałam takie ćwiczenia, gdzie uczeń ma dopisać wydarzenia do ważnych dat. Jest 5 najważniejszych dat dotyczących właśnie Solidarności i tamta data 12 maja. Chcieliśmy przywrócić również ten fakt rejestracji rolników i inne ważne wydarzenia, tak jak już ten okor, o którym mówiłam, gdzie pokazujemy właśnie 3 czy 4, nie pamiętam już teraz, materiały z rozpracowywania okoru. I proszę Państwa, na koniec chciałabym powiedzieć, przywracamy do społecznej pamięci to, staramy się przywrócić, bez czego żaden naród istnieć nie może. Symbolika. Pokazujemy w materiale i dla nauczyciela, dla ucznia te symbole, z których cały ten ruch wyrasta. Sztandar żywią i bronią, symbolikę związaną z kosynierami, symbolikę związaną z tą tradycją właśnie, powiedziałabym, powstań kościuszkowskich. Oczywiście przywracamy to jakby w symbolice, no przywracamy to w obrębie pewnej symboliki, żeby uczeń wiedział, skąd tak naprawdę przychodzi. Bo skoro my wszyscy z niej, no to ta symbolika też może nam wskazywać, skąd my naprawdę się wywodzimy i z jakiej wywodzimy się tradycji. Tak mniej więcej pokrótce wygląda ta teka. Oczywiście musiałam wybrać tutaj na potrzeby kilka przykładów tylko. Odsyłam na stronę Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie cała teka jest w formie cyfrowej. Można pobierać, czytać. I mam nadzieję, że to jest taki materiał, który będziemy mogli w różne strony rozbudowywać. Tak go pomyśleliśmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję tutaj za uwagę i zapraszam do lektury już na stronie. Wodo, gospodarzu, panie pośle, panie ministrze, przedstawicielu Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, panie prezesie, panie przewodniczący, panie profesorze, wszyscy zebrani, bydgoszczanie, mieszkańcy regionu i słuchający nas przez internet, mam nadzieję, będziemy ten materiał powtarzali, zamieścimy go na stałe po obróbce, a więc będzie on na pewno dostępny. Chciałem, mając jeszcze kilka minut, zanim się udamy do kościoła na dalszą część uroczystości, do jezuitów na mszę, która dzisiaj będzie upamiętniała, przede wszystkim będzie dedykowana pamięci bardzo wielu już zmarłych uczestników protestów z marca 1981 roku. Mając te kilka minut, chciałbym malutkie takie jeszcze wzbogacenie informacyjne tego, co Instytut zrobił dla upamiętnienia tej 40. rocznicy, tego, co będzie nadal realizował, żeby uzupełnić to, co tutaj wspaniale o samej tece opowiedziała pani doktor Katarzyna Maniewska, ale
także o samym i historii ruchu ludowego. Pamiętajmy, że autorów jest trzech, poza obecną tutaj panią dr Maniewską, mamy też dr Kamilę Chórską i doktora Przemysława Wójtowicza. Te zeszyty tutaj wydobyte już tak z każdego pudełeczka pokazują to dokładnie. W internecie oczywiście na stronie państwo znajdą, ja przypomnę adres, albo się wchodzi na ipn.gov.pl i tam w dziale publikacje znajdziecie państwo działteki edukacyjne i kilkadziesiąt pięknie, w tym bardzo ważna dla Bydgoszczy ta wojenna, albo na przykład zbrodnia pomorska 1939, tam znajdziecie państwo od kilku tygodni, jest ona już fizycznie, praktycznie miesiąc i kilka dni, jest dostępna w formie elektronicznej, a więc uzupełnia. Sama ta teka papierowa, ona już do większości szkół rolniczych, do sporej części placówek trafiła, będzie dodrukowana i w kwietniu będzie przez pana prezesa dalej upowszechniana, szczególnie dedykowana bibliotekom szkolnym, bo tak naprawdę to jest materiał, który w tej dobrze zrealizowanej graficznie formie powinien być w każdej bibliotece szkoły średniej szczególnie, a na terenach wiejskich to jest już wyjątkowa, to podstawa powinien na pewno na poziomie klas 7, 8 być w każdej szkole podstawowej, bo pamiętajmy, wieś polska dzisiaj to jest mniejszość. 70% ludzi mieszka w miastach, 30 kilka na terenach wiejskich, ale część tych wsi to też takie wianuszki przy miastach, prawie miasto wsie. Za to do połowy lat 60. i przez całą wcześniejszą część XX wieku, w XIX wieku i nasze tysiąc lat, to tak jak tu profesor Polak powiedział, wszyscy jesteśmy ze wsi. Jak spojrzymy na rolę i tego, co nam wieś i chłop polski dał, to w XX wieku, po obu strasznych wojnach, które zrujnowały nasze ziemie, to rolnik odbudowywał, często idąc też do miasta, Polskę. I po pierwszej wojnie, w której odrodziliśmy się zrujnowani potwornie, i po drugiej, po której też trzeba było odbudowywać. Jak spojrzymy na nasz wysiłek niepodległościowy, to przecież w armii, w wojnie polsko-bolszewickiej, to tutaj wybrzmiało i w całym zrywie lat 18-21, to chłop polski dominował wśród żołnierzy i to on, już wolny osobiście, wywalczył ostatecznie Polskę niepodległą i odrodzoną. W Armii Krajowej 400-tysięcznej, wojna polsko-bolszewicka to milionowy zryw, to oni dominują, największa grupa to są chłopi. W zrywie niepodległościowym, tym ostatnim, dekady Solidarności Zwycięskiej, to już nie tyle chłopi, ale dzieci chłopskie dominują w tym 10-milionowym ruchu. Sam zresztą dokładnie, no ja jestem już w trzecim pokoleniu, jestem wnukiem chłopskim z obu linii i po mieczu i kądzieli, ale warto o tym pamiętać. A tych kilka dosłownie słów uzupełni. Ukazała się dosłownie miesiąc temu niezwykle ważna zbiorowa praca o wolną wieś i wolną Polskę, redagowana przez profesor Cecylię Kutę i doktora Węklara. Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników i Niezależna Działalność Środowisk Chłopskich, latach 82-89. W tytule troszkę zawężono ramy, realnie jest to 81 w pełni. I najważniejszy, dla Bydgoszczan szczególnie, bo świetny tekst oczywiście pana Andrzeja Kaczorowskiego, właśnie jakby tytułowo o tym okorze, wspominanym, zresztą i podkreślanym tutaj przez dr Maniewską, o tej niezwykle ważnej chłopskiej podziemnej organizacji, ale jest piękny tekst Wojciecha Gonery. Ja magistra Gonerę tutaj bardzo rekomenduję za tekst o rodzinie Bartoszcze. To jest 30 parę stron, pierwsza tak duża publikacja dla Bydgoszczan. Krakowska ekipa to głównie i warszawska robiła, ale dla Bydgoszczan i generalnie mieszkańców regionu oczywiście, Kujawsko-Pomorskiego, niezwykle ważna rzecz. Od razu dodam, że dzisiaj i w Inowrocławiu, to ten matecznik i region inowrocławski rodziny Bartoszcze, i tu w Bydgoszczy, to przed wejściem, stoją dwa egzemplarze tej samej wystawy sprzed 10 lat, którą co roku prezentujemy. O wieś polską, niezależną, samorządną. Pamiętajmy, że wystawa, o której pan prezes powiedział, której zwieńczenie będzie 12 maja, ta wystawa będzie poprzedzona prezentacją, prezes wspomniał, w całej Polsce dokładnie 21 kwietnia. W każdym województwie rozpoczynamy nową, zieloną Solidarność, jakby nową wystawową akcję dla upamiętnienia ruchu chłopskiego, niezależnego ruchu chłopskiego i wkładu w walkę o niepodległość. Rzecz, którą wszyscy państwo pewnie znają sprzed lat 8, Trójksiąg taki, wspólnie jeszcze z ośrodkiem Karta, dwa tomy pierwsze to są w pełni penowskie. Na sali siedzi, ja poproszę, żeby wstał i się pokazał, pan Piotr Rybarczyk. To jest jeden ze współautorów pierwszego, najważniejszego monograficznego tomu, wspólnie z doktorem Osińskim, którego nam telewizja porywała i chwilowo jest poza IPN-em. Otóż dodrukowaliśmy pierwszy tom, najważniejszy, ta monografia, to jest do dzisiaj, po 8 latach, niezbyt zaktualizowana. Dodrukowaliśmy go w tym roku, za kilka dni fizycznie z drukarni odbierzemy. Tu mamy jeszcze egzemplarze z przed 8 lat.
takie zabytkowe, starsze, ale dosłownie lada chwila trafi do księgarni, będzie powszechnie dostępny dodruk tej monografii, ponad 300 stron, najważniejszej charakterystyki całego kryzysu bydgoskiego, z ogromnym tutaj opisem także samej no, historii miasta, w tym najważniejszym, poza rokiem 39, czy obok roku 39, okresem w dziejach miasta. Kolejna nowość, którą już w pełni jako nowość możemy prezentować. Pan Jan Rulewski, jeden z bohaterów, uczestników czynnych, między innymi tutaj, za cztery dni na rocznica 19, próby negocjowania z władzami sali ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej, dzisiaj sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 4 lata temu wydaliśmy materiał przygotowany przez Antoniego Tokarczuka. Teraz przy współpracy ogromnej doktora Jana Olaszka, ogromnej no, wydawniczej aktywności Instytutu, no, zdążyliśmy dosłownie, to jest z drukarni. Proszę Państwa, prezes dzisiaj to fizycznie przywiózł w bagażniku z Warszawy, wczoraj mu to zapakowano i dzisiaj już kilkadziesiąt egzemplarzy też będziemy mieli. Dzisiaj mam nadzieję uda się panu prezesowi spotkać z panem senatorem Janem Rulewskim, dzisiaj emerytowanym, i wręczymy mu egzemplarze pierwsze, świeże, jeszcze pachnące tego wydawnictwa, bo to jest taka, no też taka zupełna nowość, która się na rynku pojawiła. Po raz pierwszy takie opracowanie jednego z najbardziej znanych, najgłośniejszych, zresztą Jan Rulewski, pamiętajmy, tutaj w tej sali wielokrotnie gościł od kilkunastu lat. Rozmaite wydarzenia, jak nie tutaj, to w mieście, odbywały się to w Urzędzie Miasta, sali konferencyjnej. I mamy teraz publikację zatytułowaną Jana Rulewskiego "Wysoka temperatura. Od wolności do wolności 80-90, czyli ta dekada Solidarności". I taki mały drobiazg dla wszystkich. W dzisiejszej Gazecie Pomorskiej znajdziecie Państwo, wydawanej tutaj w Bydgoszczy, znajdziecie Państwo dodatek, w którym mamy no, między innymi na stronie tytułowej jedno z najbardziej znanych zdjęć, czyli 8 luty 1981 roku i chłopska manifestacja. Dodatek zatytułowany "Bydgoski marzec", którego głównym autorem jest właśnie między innymi pan Rybarczyk, także dr Przemysław Wójtowicz, inni autorzy. Mam nadzieję, że wszystkie te materiały, a zadbamy, żeby one wszystkie trafiły stopniowo do internetu, a duża część już jest, tak jak sama teka, będą służyły rzeczywiście dobrze edukacji, bo nie możemy tych naszych korzeni zapominać. Nie zbudowalibyśmy Armii Krajowej bez Wsi Polskiej, nie zbudowalibyśmy Solidarności, nie pokonalibyśmy komunizmu. Pamiętajmy cały czas ta tragedia, to jest pięknie opisane, to akurat sama autorka, dr Maniewska, też bardzo duży wkład miała, dr Kamila Churska, w badanie tragedii wsi polskiej w okresie stalinowskim, pamiętajmy, do dzisiaj nienaprawionej. Wieś polska, ja to tak już jako ten wnuk chłopski mogę powiedzieć, niezrekompensowana, nie w żaden sposób jakby niewyrównana, jeżeli nie można materialnie, to chociaż wypada dokładnie pamięcią o tym wielkim oporze w okresie stalinowskim. Nas ocaliła wieś polska. Gdyby ona wtedy nie zachowała tożsamości, nie zachowała wiary, nie zachowała własności, to co tu podkreślił pan poseł Ardanowski, też no, wywodzący się i cały czas rolnik, a więc dokładnie czujący to te ponad 9 tysięcy błyskawicznie rozwalonych spółdzielni, gdybyśmy tego nie ocalili, nie wyrosłaby Solidarność. Nasza dzisiejsza wolność byłaby taka, wolność, no jak na Białorusi albo w Rosji, po prostu nie byłoby z czego. A tak, na tym chłopskim, pięknym podglebiu, to my zbudowaliśmy już wolnego osobiście chłopa w 20 roku Wiktorię Warszawską, Wiktorię Niemeńską, sukces w starciu z najgroźniejszym, strasznym, moskiewskim, bolszewickim wrogiem i w latach 80. Solidarność i wielkie zwycięstwo. Bardzo wszystkim dziękuję, a widzów zapraszam do lektury, zapraszam na strony, do tej pięknej, kolorowej, tak ładnie połowicku zdobionej naszej teki edukacyjnej, ale nauczycieli i uczniów. Szczególnie nam zależało teraz jeszcze w warunkach pandemii otworzyć i skorzystać w ramach lekcji. Już niekoniecznie musi dotrzeć drukowany egzemplarz, nauczyciel nie musi siedzieć razem. Każdy uczeń może sobie tekę otworzyć i te kilkaset cennych stron naukowo, edukacyjnie po prostu skorzystać z ten cały trud, który dr Katarzyna Maniewska, dr Kamila Churska i dr Wójtowicz zrealizowali, skorzystać z tego, bo to jest rzeczywiście piękna lekcja naprawdę pięknej polskiej historii, z której możemy być dumni. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak już pan profesor wspomniał, dzisiaj jeszcze o godzinie 11 msza święta w parafii pod wezwanie świętego Andrzeja Boboli przy ulicy Placu Kościeleckich oraz o 12.30 uroczystość oficjalna przy tablicy upamiętniającej strajk chłopski. Tam odbędzie się złożenie kwiatu. Dziękuję wszystkim państwu za dzisiejszą uroczystość. Do widzenia.